bardziej, bo dzisiaj są jest bardzo ważne święto. Dla nas. Dla Ale rodziny. Też mi składacie właśnie wszystkie Oliwki. Życzenia na Instagramie, więc dziękuję bardzo. Ja czytam wszystko. Ojej. Widzowie, Oliwka jest teraz po szkole, idziemy na kawę, na do Starbucksa, na ciasteczko. Nie, nie wiem, co ja mam sobie wziąć. No coś tam. A w sobotę sobie. Będzie miała imprezę całą szkolną. Tak. I z koleżankami. Nie mogę się doczekać, to ja mówię, że nie mogę doczekać. Tak. Ja też się nie mogę doczekać. No ja też. Wszyscy, Boże. Babcia na też? Tej plaży. Ej, a wy też tam będziecie? No, a bo to przypał. Ale my dla Oliwki to pójdziemy sobie w inny Nie, my pójdziemy tak. My sobie posiedzimy, poleżymy sobie, my będziemy tam swoimi. Posiedzimy, tak. Swoją drogą chodziły. Ja biorę to ciacho, jest bardzo dobre na ciepło. Te pierwsze z tamtej strony. No to nie wiesz, tak, bo ja nie wiem. Ale nie wiem, może lubisz taką. Nie, o, nie. Albo tamte z czekoladą. A to jest gorzkie czy słodkie? To jest słodziutkie, takie czekoladowe, mocne. Hello! To może i dla mnie też weźmy. Bardzo dobre, taki jak murzyneczek. Wcześniej rozmawiałyśmy z mamą o tym, czy wstydzimy się mówić o swoim wieku. Mi nie przeszkadza po prostu mówienie swojego, jeżeli ktoś mi się zapyta, ale nie afiszuję się ze swoim wiekiem. Po prostu nie mówię. Ważne, że ja się tak czuję, że mam przyjaciół, że tak się duchowo dobrze czuję i najważniejsze, żebym była zdrowa, uśmiechnięta, cieszyła się i kochała życie. To jest dla mnie najważniejsze. I długo, długo jeszcze żyła. W urodziny się wtedy zastanawiam bardzo i sobie myślę, och, jakby fajnie było cofnąć jeszcze trochę lat. Tak do tyłu, tak wstecz. Czy każdy w Polsce mówi, że o, jak będziesz starsza, to nie będziesz mówiła swojego wieku. No i przyszedł dzień, gdzie się zrobiłam już starsza, jestem w średnim wieku i na razie się jeszcze tego nie wstydzę. Mam nadzieję, że zawsze będę mówiła swój wiek i nie będę się go wstydziła. Nawet jak będę miała 80 lat, to po prostu rzeczywiście nie będę go ukrywała. Ja mam nadzieję, że będę co roku obchodziła urodziny i będę się z nich cieszyła. A ja tak sobie pomyślałam i powiedziałam, babciu, trzeba doceniać wszystko to, co się ma. Wstydzić też się nie trzeba wieku. Ja na przykład w moje urodziny sobie przypominam, że doceniam te rzeczy, wszystkie, co się zdarzyły. Bo na przykład przeprowadzka była dla mnie ciężka. Wiecie, bo nie mówiłam w ogóle po angielsku. Osiągnęłam to, gdzie na przykład 2 lata temu nie wiedziałam w ogóle, że tak będzie. W sensie podejrzewałam, że na pewno znajdę sobie jakichś znajomych, ale no, nie spodziewałam się, znaczy wiedziałam, że poznam jakichś znajomych, ale na przykład teraz się bardzo cieszę, że poznałam właśnie takich ludzi, że nauczyłam się, bo tutaj przyjechałam, poznałam nowych ludzi, którzy nie mówią po polsku, więc tym samym nauczyłam się też innego języka i tak sobie właśnie przypominam wszystko. Że no i to urodziny jest takim podsumowaniem trochę, nie? Że doceniam, to, tak? Że się przeprowadziłam tutaj, doceniam to, że mam kontakt z osobami z Polski, doceniam to, że przez kanał odnowiłam kontakt z niektórymi osobami i no. I ogólnie tak. Jesteś szczęśliwą dziewczyną. Ogólnie jestem zadowolona z mojego życia. No, ja myślę, że też jeszcze cieszysz się, że możesz wracać do tej Polski, bo twoim marzeniem. Ja też jestem, doceniam to, że wracam do tej Polski, że spotykam się z moimi przyjaciółmi, że mogę sobie tak jeździć. No tak, w dom i z powrotem. Tak, doceniam moich znajomych, że mi pomagają, doceniam moją mamę, która też mi pomaga dużo. Doceniam moich rodziców, doceniam moją rodzinę, doceniam was. Ojej, takie poważne słowa. Ja, ojej, a mi się aż łyska zakręciła wokół. No, no ładnie, Oliwka. W sobotę będziesz miała też chyba fajny dzień, też, co? Też, no nie? Przyszłyśmy z mamą tutaj do naszego ulubionego Starbucksa, bo on jest naprawdę piękny. Nie wszystkie Starbucksy są takie zorganizowane. On znajduje się w takim miejscu, gdzie mamy tą Ultę, sklep z ekologiczną żywnością. I to jest takie moje ulubione miejsce, Palmer Ranch. Także jakbyście kiedyś tutaj przyjechali, to mówcie mi, że jesteście tutaj, to ja wbiję na kwadrat. Przyjemne. Lubimy. Mamo, podoba ci się? Bardzo przyjemnie. Fajnie, nie? Tak. Taki dzień pogadankowy, kochani. No trudno, tak. Czasami no tak co, jest. Na kawę. Tak. Jak mówiłam już, no to tamten rok był dla mnie ciężki. I też zauważyłam moje postępy w nauce, bo w tamtym roku nie miałam złych ocen, bo nie miałam złych ocen. No ale wiadomo, angielski, z angielskiego miałam dość trudno mi było. Z matematyki, bo były różne trudne słowa, takie matematyczne. Z przyrody też były trudne słowa, więc to wszystko było dla mnie trudniejsze. A teraz jak już bardziej, no to widzę po prostu te postępy, jakie zrobiłam. Jesteś dumna chyba z siebie. Tak, bo weź, babcia, że
chyba to jest jestem naprawdę bardzo dumna z siebie. I tak. Nie no, naprawdę, ale jestem dumna z siebie, bo to, co zrobiłam moim zdaniem, no, to jest naprawdę duże osiągnięcie. I też pamiętam, jak spędzałam moje ostatnie urodziny sama też, bo nie chciałam. W sensie wyszłam tam chyba do mola i to wszystko, z koleżankami, chyba trzema, i to wszystko. Nie chciałaś ich zaprosić. Nie chciałam robić jakichś wielkich imprez, no bo też mówię, nie jesteśmy jeszcze tak blisko. Chociaż mogłam w sumie zaprosić, myślę, że mogłam zaprosić, bo przecież... Tylko jeszcze nie czułaś się tak. Nie czułam się na to. Bo jeszcze ten język słabo znałaś, język nie posługiwałaś się nim. Była taka bariera troszkę, czułaś tak, tą miała barierę. Tak, czułam to. Moje urodziny zapowiadają się bardzo fajnie, bo naprawdę będą też fajne osoby zaproszone. Więcej osób trochę, bo też chcę, żeby fajnie spędzić czas. Żeby i poszerzyć kontakty też, tak? Nie? Żeby ludzie spędzili fajnie czas, żeby nie spędziła fajnie czas. Na plaży, i żeby było ładnie. Cudownie, Oliwka, żeby było wesoło. I Oliwka radosnie. Lubi towarzystwo, więc dlatego też będzie dużo ludzi. Ile będzie osób? Co? Jak myślisz? 20. No tak? Może być ponad nawet. Co? No. Ty słyszysz, mamo, że będzie ponad? Trzeba zadzwonić i się zapytać, czy ta ławka 12 jest na tyle osób? Jest duża. Jest duża, bo jest ja mam zdjęcie też. Jest duża. Właśnie rozmawiałam z Krystianem, także jesteśmy umówieni na Marina Jack. Pamiętacie? Kiedyś byliśmy na Marina Jack z mamą i z wami, ale było ciemno, a tym razem jedziemy już w taką piękną, ładną pogodę. Zobacz, co to są za kwiaty. A, widzisz te czerwone. No. Którą wybierasz, Oliwka, na urodziny? Mogę ci kupić. Którą byś chciała? Trzecią, tamtą dużą, największą. Tak, można, tylko w cieplejszy dzień, bo jest chłodno. Powiem wam, że jak wiatr zawieje, to jest zimno. Jaki zimny dzisiaj. Lodowaty arktyczny. To jest z Arktyki. Tak. Mam już prawko na motor, już mogę latać legalnie. Andrzej był już Marina Jack i mówi, podobne dziewczyny siedziały i nie poznał nas, no. No to ładnie, mąż nie poznaje żony. Ale podchodzę, patrzę, a tu całkiem inne kulfony są. Nie. Parkour? Parkour. To Krystianek robił. No to Krystian już robił. No, w Polsce. Jak ty byłaś w Beciku. Robiłeś parkury? Uważaj, no bądź uważaj. Oj, to ty uważaj. No dobra, idziemy na pizzę. Do wynajęcia jest, kochani. 40 koni i tu bierzesz sobie ludzi, tu grilla stawiasz na ty. I kiełbasy smażysz polską. Teraz się odwróciła rola. Teraz mamusia musi się córeczki słuchać. Bo córeczka mówiła, załóż sweterek, mamusiu. Załóż. W szkole, jak nas uczyli,
Nie. Nie dostaniesz nic. Yes, cool. Thank you. Thank you. A, że w szkole, no jak byłem na tych motocyklach, od 7 do 13 każdego dnia, 2 dni i już mam prawo jazdy. No i chodzi mi o to, że mi nam tłumaczyli jak o alkoholu i jeździe po alkoholu i ile, jak to wygląda, jak trzeba, jakie są zasady. No to takie są zasady, że jak się wypije jedno piwo, to trzeba czekać godzinę. Jak się wypije dwa piwa, to się trzeba czekać 2 godziny. 3 piwa, 3 godziny. Naprawdę? Naprawdę, tak normalnie. Niesamowite, ale to tylko jak jedziesz motorem, czy w ogóle? Nie, no ogólnie, kiedy już będziesz mógł pojazdem. Ja nie mogę. Kapitalnie, no ale... Kapitalnie. Czyli, nie, no takie, nie kapitalnie, bo lepiej nie jeździć po tym, nie, ale... Ale musisz odczekać. Prawo jest takie, że możesz pić, ale później jest kara, to musisz, to są... musisz godzinę odczekać. Te amerykańskie piwa, te mniejsze tam. Aha, aha. Ile? 400 ml? Jakoś 400 ml czy coś, mm-hmm. 300 ml. Zobaczcie, jaki Andrzej ma kwiatuszek. Bawędę. Możesz go jeść, on jest jadalny. Dobre? Każdy co innego. Krystian ma kanapeczkę. Kanapeczki? Uła. Jesteśmy po imprezie urodzinowej Oliwki. Jest zimno dzisiaj, chociaż już wiatr, zobaczcie, przeszedł, a tam zimno, zmarzliśmy i szybko leciliśmy do domku. Krystianek w ogóle wraca na skuterze, pożyczył bluzę od mojego męża, bo się zrobiło zimno wieczorkiem. Idziemy, papa. Do zobaczenia później.